Daruj nam Chryste. Chce Chrystus Król, by się Polska odrodziła, zrywając z laicyzmem, który więzi jej myśli wielkie i siły. Ma się Polska przeciwstawić prądom, które podkopują życie religijne. Nie ma Polska sprzyjać destrukcyjnej prasy różnego rodzaju apostołów i nie ma popierać odszczepieństwa, które nic zdrowego i pożytecznego w życie narodu nie wnosi. Nie ma Polska dopuścić do ustawodawstwa, które by prowadziło do rozprężenia rodziny przez rozwody. Ma Polska porzucić metody partyjne, które nie uznając u nikogo innego zasług i dobrej woli, bezwzględnie wypierają i niszczą przeciwników. Wyrzec się ma Polska niezgody i nieporozumienia i spory ma łagodzić, nie zaostrzać. Znów, tak jak tydzień temu, cytuję słowa wielkiego prymasa Polski, kardynała Augusta Chlonda, prymasa odradzającej się dwukrotnie po 1918 i po 1945 roku niepodległej Polski. Czy trzeba jakiegoś szczególnego komentarza do tych słów, które wybrzmiewają dzisiaj chyba nie mniej, a może bardziej aktualnie niż wtedy, kiedy zostały przez prymasa wypowiedziane? Proszę Państwa, dokonaliśmy jako Kościół, jako naród aktu oddania Polski Chrystusowi Królowi. Dokonaliśmy tego aktu w tym szczególnym roku, świętowania 1050. rocznicy Chrztu Polski, a zarazem obchodów 1050 lat chrztu odnawianego przez cały ten czas w narodzie. Przypomnieliśmy, nie ma Polski przedchrześcijańskiej. Dlaczego zatem miałaby być dzisiaj Polska postchrześcijańska, jak tego chcą światli politycy, niekiedy mieniący się europejskimi chadekami? Z chadecją, co trzeba bardzo mocno chyba w tym miejscu powiedzieć, mają tyle wspólnego, co na przykład pan Martin Schulz z kulturą, ogładą, dżentelmeństwem, savoir-vivrem i paroma jeszcze innymi cechami zupełnie nieznanymi parobkom. Polska odnajduje tak swoją tożsamość, jak i przyszłość, wyłącznie w chrześcijaństwie. Tym samym chrześcijaństwie, które afirmuje każdego człowieka ze względu na jego godność. Jeśli to chrześcijaństwo sprzeciwia się ustawom niszczącym rodzinę, to dlatego, że nie ulega bełkotom na temat dewiacyjnych roszczeń, ale właśnie chroni dobro osoby ludzkiej, autentyczne dobro osoby ludzkiej, nawet jeśli ta osoba sama chce się zniszczyć. Jeśli chrześcijaństwo odrzuca odszczepieństwa, które nic zdrowego i pożytecznego w życie narodu nie wnoszą, to właśnie w imię tego zaangażowania, które nie toleruje zła, a które radykalnie walczy o dobro, dobro drugiego człowieka i całego narodu. Jedno zawołanie kardynała Chlonda przykuwa moją szczególną uwagę. Ma Polska porzucić metody partyjne, które nie uznając u nikogo innego zasług i dobrej woli, bezwzględnie wypierają i niszczą przeciwników. Niedawno słuchałem bardzo krótko debaty polityków dwóch opozycyjnych partii, przepytywanych na temat skarżenia się na własne państwo u obcych państw. Przedstawiciel partii aktualnie opozycyjnej, pytany, jak opisywałby Polskę w Niemczech, mówił jednoznacznie o sukcesach 26 minionych lat, przy czym te sukcesy kończą się jego zdaniem definitywnie na roku 2015, a ostatni rok to jest okres klęsk, opresji, szczucia, presji, zniewolenia, dyktatury totalitarnej i tak dalej, i tak dalej. W obliczu powagi słów Chrystus i Polska, Polska i Chrystus, w obliczu pytania, czego chce od nas Chrystus Król, nie będę przypominał z tej ćwierćwiecznej historii współczesnej takich epizodów jak skazanie polityka opozycji przepraszanego teraz po 7 latach, jak użycie sił bezpieczeństwa w porannym aresztowaniu administratora portalu internetowego, jak fingowanie procesu szefa kibiców Legii. Ktoś może powiedzieć mało konkretnie, więc powiem krócej, jednoznaczniej. Kamiński, antykomor, Staruch,
W obliczu powagi słów Chrystus i Polska chcę zaapelować. Porzućmy nienawiść, fizjologiczną awersję. Zacznijmy naprawdę myśleć. Nie musicie kochać. Szanujcie w imię uczciwości. Szanujmy się nawzajem w imię uczciwości. Jesteś królową i panią świata. Bardzo wiele osób, instytucji, szkół, organizacji społecznych, które nas wspierają. Oczywiście samo towarzystwo nie zrobiłoby nic bez tego wsparcia. Mamy nadzieję, że ta zbiórka spotka się z szerszym odzewem właśnie też mieszkańców Leżańska i okolic. W tamtym roku udało się nam zebrać ponad 2,5 tony żywności i cała ta żywność w postaci darów, z których później tworzone są właśnie pięknie zapakowane paczki świąteczne, jest przekazywana drogą dyplomatyczną do potrzebujących Polaków, naszych rodzin na Białorusi i na Ukrainie. Tutaj mamy, właśnie otworzyłeś pudełko z bajeczkami dla dzieci. Nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, Małgorzata Koszczyńska. Następnie mamy maskotki, zabawki, które właśnie nasza młodzież, nasi uczniowie przynieśli dla dzieci z Lwowa, z polskich rodzin we Lwowie. Także chcieli okazać serce młodzi ludzie, nasi uczniowie. Jak pani namówiła swoich uczniów, żeby chcieli wziąć udział w akcji Polacy Rodakom? Wszystko zaczęło się niecały miesiąc temu, kiedy młodzież naszej szkoły w ramach akcji Światełko dla Łyczakowa miała okazję być we Lwowie i na cmentarzu Orląt Lwowskich, zapalić znicze. To właśnie ten pobyt we Lwowie, jak sądzę, wywarł na młodych ludziach ogromne wrażenie. Jest już w tej chwili 200 osób zaangażowanych w tę akcję i to się rozwija. Przychodzą kolejne osoby, mówią, że ja chcę być wolontariuszem, ja chcę coś zrobić dla innych. Zainteresowała ich ta historia młodych ludzi, którzy zginęli podczas obrony Lwowa. W ich wieku uczniów, studentów, dlaczego tak się stało? Chcą zgłębiać tę historię. Ten temat ich po prostu porusza. Losy Polaków, którzy tam pozostali, którzy są potomkami rodzin, którym udało się przetrwać różne represje. Chcą zapoznawać się uczniowie z tym tematem, chcą pomagać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Paul. Pana biuro poselskie w Leżajsku na czas akcji Pomoc Rodakom na wschodzie stało się magazynem. Uważam, że każdy powinien dostrzegać potrzebę drugiego człowieka. Czy ten ktoś mieszka po sąsiedzku, mieszka w drugim mieście, czy nawet w innym państwie. I to, że moje biuro akurat nie teraz jest założone jakimiś rzemami, makaronami i innymi rzeczami, to nie jest ważne. Ważne jest to, że ta pomoc dotrze do konkretnych ludzi. To nie jest jakaś tajemnica, że tym ludziom bardzo trudno się żyje. Mają i problem z pracą, a szczególnie płaca za pracę, którą wykonują, jest bardzo niska i te ich dochody są tak niskie, że nie mają na podstawowe rzeczy. To nie jest życie na jakimś średnim poziomie. Jest to wegetacja i chcielibyśmy to zmienić. Przynajmniej co jakiś czas wspierać ich takimi inicjatywami. Potrzeby są bardzo prozaiczne, bo tam niekiedy brakuje wszystkiego. Żywność o takim przedłużonym terminie do spożycia, idą święta, Mikołaj, więc słodycze przede wszystkim, makaron, kasze, ryż, konserwy mięsne, rybne, mleko w proszku, kakao, te wszelkie produkty, które można spożytkować w dłuższym czasie, na pewno będą przydatne do tego, aby zorganizować jakieś skromne święta. Myślę, że wielu z nich odbiera tą pomoc bardzo emocjonalnie, nie tylko ze względów materialnych, ale też takiej symbolicznej łączności Polaków tu w macierzy z Polakami na wschodzie. Ta łączność mi się wydaje jest bardzo potrzebna, bo ona świadczy o tym, że my o nich pamiętamy. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Z
Solidarność obawia się, że reforma oświaty może doprowadzić do zwolnień. Związek Zawodowy podczas zakończonego Krajowego Zjazdu Delegatów w Płocku przyjął w tej sprawie stanowisko. Jeśli rządzący nie zmienią zapisów ustawy, możliwe są protesty, powiedział rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Lewandowski. Obawiamy się utraty miejsc pracy i te zabezpieczenia, które tam się pojawiły, w naszej ocenie są niewystarczające. Trzeba zwrócić na to uwagę, że to, co fundamentalnie różni obecną władzę od poprzedniej, jest to, że ona po prostu rozmawia. Natomiast jak do tej pory w przypadku reformy oświaty, te rozmowy nie mają zadowalającego przebiegu. Krajowy Zjazd Delegatów daje jasny, wyraźny sygnał, że jeżeli przebieg tych rozmów nie będzie bardziej konkretny, możliwe są protesty. Solidarność przyjęła też drugie stanowisko dotyczące reformy emerytalnej. Związkowcy przekonują, że ustawa powinna uwzględniać kryterium stażu pracy. Mężczyźni mieliby mieć prawo do emerytury po 40 latach od prowadzenia składek, kobiety po 35. W umowie programowej podpisanej z panem prezydentem jest nie tylko cofnięcie wieku emerytalnego do poprzedniego stanu, to co się teraz dzieje, ale także kryterium stażowe, a więc dodatkowa możliwość przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek po wypracowaniu odpowiedniej liczby lat składkowych. Musimy promować, musimy zacząć kłaść nacisk na tą stronę wpływów po stronie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj nieco tylko ponad połowa płaci składki w pełnej wysokości. W dwudniowym zjeździe w Płocku uczestniczyło ponad 300 delegatów krajowych Solidarności. Łącznie z gośćmi w wydarzeniu w kulminacyjnym momencie brało udział prawie 400 osób. Poseł PiS Michał Dworczyk przekonuje, że przyjęta przez rząd ustawa dezubekizacyjna stanowi wyraz sprawiedliwości dziejowej. Gość radiowej Jedynki podkreślił, że akt sprawiedliwości, choć spóźniony, jest konieczny. My tak naprawdę w tej chwili naprawiamy zaniedbanie sprzed 20 kilku lat, kiedy po 89 roku nie został system komunistyczny rozliczony, kiedy właśnie te osoby, które były w aparat represji zaangażowane, nie zostały pozbawione nienależnych im przywilejów. Dzisiaj to zmieniamy. Zbiorową sprawiedliwością nie jest zbiorowa odpowiedzialność, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest na ogół bardzo, bardzo szerokie zjawisko niesprawiedliwości wobec wielu, wielu ludzi, którzy i w tamtej Polsce służyli bez różnego rodzaju wykroczeń, czyli naruszania praw człowieka, czy naruszania takich podstawowych zasad przyzwoitości, a służyli państwu. Więc ja myślę sobie, że odpowiedzialność powinna być indywidualna za konkretne czyny, za konkretne przewinienia, za konkretne naruszenia prawa i prawa człowieka także. To nie jest najlepszy wzorzec. Przypomnijmy, ustawa obniża emerytury i renty funkcjonariuszom komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Według proponowanych przez rząd zmian emerytury i renty wypłacane funkcjonariuszom dawnej bezpieki będą mogły mieć maksymalną wysokość taką jak przeciętny poziom tych świadczeń z ZUS-u. Ustawa obejmie prawie 33 tysiące osób. Specjalna Suwalska Strefa Ekonomiczna świętuje 20-lecie. Na jej terenie w 18 podstrefach działa 100 firm, które zatrudniają ponad 10 tysięcy osób. Uroczystości z tej okazji zbiegły się z wmurowaniem kamienia węgielnego pod powstającą w suwalskiej strefie fabrykę mebli. O szczegółach Adam Janczewski. Gościem obu uroczystości był wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. W powstającej fabryce mebli Forte podkreślił, że jest ona wzorem dla wielu przedsiębiorców w Polsce. To przyszłość wielu polskich sektorów, żebyśmy w oparciu o te mechanizmy produkcyjne, które znamy dobrze, takie udoskonalali, żeby być najlepsi na świecie. I Polska jest dzisiaj trzecia w Europie, jeśli chodzi o produkcję mebli, a ja myślę, że za 2-3 lata możemy być pierwsi. Koszt budowy fabryki to 700 milionów złotych, zatrudnienie znajdzie w niej ponad 1000 osób. Prezes Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec zaznacza, że działalność strefy przez 20 lat znacznie przyczyniła się do obniżenia bezrobocia. Każdy z przedsiębiorców mówi, że zaczyna mieć problemy z pracownikami, prawie że tego bezrobocia w Suwałkach nie ma. W kilkunastu podstrefach Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej na terenie województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego działa 100 firm. Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu okresami pojawią się słabe opady deszczu. Na termometrach od 3 do 8 stopni. Polskie Radio 24.
słowem wszystko. 5 minut po godzinie 3 w Polskim Radiu 24. Jakub Kukla i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Czas na komentarz. W naszym studiu Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym tygodniu trzecia rocznica Majdanu, w tym tygodniu wczoraj właściwie, także szczyt Unia Europejska-Ukraina i... I znaleźliśmy się w momencie, w którym nie do końca wiemy, co będzie dalej. Wczoraj po szczycie brak deklaracji. Tak, nie mamy żadnego oficjalnego dokumentu, przynajmniej jak na razie takiego dokumentu nie znalazłem na stronie żadnej unijnej instytucji. Jest pewien problem i ten problem wynika chyba po raz pierwszy nie do końca z sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, ale z sytuacji wewnętrznej w Unii Europejskiej. Jesteśmy troszkę na zakręcie, dlatego że dwa główne instrumenty, tutaj mówię o współpracy między Unią Europejską a Ukrainą, czyli po pierwsze umowa stowarzyszeniowa, a po drugie ruch bezwizowy, są wstrzymane. Znaczy umowa stowarzyszeniowa jest wdrażana, ale z formalnego punktu widzenia ona nie została ratyfikowana. I tutaj wracam do tego kwietniowego referendum w Holandii, gdzie jej ratyfikacja została odrzucona i rząd holenderski próbuje negocjować pewną deklarację, która mogłaby zostać dołączona i pozwoliłaby na dokończenie tej procedury. Z drugiej strony mamy ten ruch bezwizowy. Mamy co prawda zielone światło, ambasadorzy państw członkowskich dali zielone światło dla tego ruchu bezwizowego. Niemniej jest jeszcze jedna przeszkoda i tą przeszkodą jest tak zwany mechanizm zawieszający, czyli mechanizm, który w momencie napływu migrantów z tych państw objętych ruchem bezwizowym pozwalałby na jego zawieszenie. Tutaj mamy negocjacje między Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, kto miałby na przykład uruchomić taki mechanizm, jak on miałby wyglądać i tak dalej. Kwestii spornych jest więcej i te negocjacje będą się jeszcze chwilkę przeciągać. Pojawia się też kwestia pewnego braku woli politycznej ze strony państw członkowskich, żeby ten ruch bezwizowy Ukrainie przyznać, mimo że raz jeszcze mówię, formalna, znaczy nieformalna zgoda już jest. Ale zbliżają się wybory we Francji, w Niemczech, w Holandii. Przede wszystkim Francja nie chciałaby dać pewnego pretekstu zwolennikom Marine Le Pen, że oto otwieramy się na zewnętrzne państwa, na migrację z państw zewnętrznych, dlatego że no, ten mechanizm tak naprawdę odnosiłby się też do tych negocjacji, które się toczą w sprawie ruchu bezwizowego z Turcją. A no właśnie, jeśli porównamy sobie sytuację dzisiejszą z sytuacją wyjściową jeszcze sprzed 3 lat, kiedy to część Ukraińców, tłumy właściwie Ukraińców pojawiły się na ulicach Kijowa protestując przeciwko decyzji ówczesnych władz, która nie zgadzała się na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, to pokazuje, jak bardzo zmieniła się i sytuacja na Ukrainie, i sytuacja w całej Europie, a także sytuacja wokół Europy. Mam na myśli to, co działo się w Stanach Zjednoczonych, czyli wybory prezydenckie i podejście nowego prezydenta, jeszcze w tym momencie prezydenta elekta, do tej części Europy, czyli do Europy Wschodniej i do Rosji. Przed 3 laty Ukraińcy chcieli połączyć z Unią Europejską, chcieli wsparcie od Unii Europejskiej i wydawało się, że wtedy to wsparcie ze strony Unii Europejskiej było bardzo wyraźne. Dzisiaj przed Niemcami wybory, przed Francuzami również wybory i to wsparcie tak oczywiste, tak jednoznaczne już nie jest. To wsparcie po Majdanie na Ukrainę nadeszło. Może nie tak duże, jak spodziewali się tego Ukraińcy, czy też jakiego domagali się od państw Unii Europejskiej. Niemniej ono było. Natomiast ta sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, ona jest też w pewnym sensie pokłosiem tego, że Ukraina nie za bardzo śpieszyła się z wypełnianiem pewnych wymogów Unii Europejskiej. Mówię tutaj chociażby o ruchu bezwizowym, bo gdyby szybciej do tego doszło, to prawdopodobnie ten ruch bezwizowy mielibyśmy przyznany. Nie było jeszcze mowy o żadnych mechanizmach zawieszających pewno na kilka miesięcy temu. Nikt o tym zupełnie nie wspominał. Ale też jeżeli chodzi o umowę stowarzyszeniową, przecież do niedawna jeszcze nie było takiej opcji, jaka później pojawiła się w Holandii, a więc poddania pod referendum każdej decyzji rządu. Także to wynika też z pewnych opóźnień po stronie ukraińskiej. Natomiast ta sytuacja, w której jesteśmy, jest dla Ukrainy wielce niesprzyjająca, dlatego że ona już nie chciałbym nawet powiedzieć, że nie znajduje się wśród priorytetów Unii Europejskiej, bo na unijnej agendzie no, są zdecydowanie teraz ważniejsze sprawy: Brexit, migracje, zbliżające się wybory, Trump i jego przyszła polityka. Unia jako taka przyszłość. Zdecydowanie. No, te wszystkie siły, które dochodzą do głosu w różnych państwach populistyczne, no, one kwestionują samą zasadność funkcjonowania Unii Europejskiej. Także no, Unia skupia się na sobie. Już nie ma w zasadzie
czasu, żeby myśleć o tym, jak będzie wyglądała ta współpraca z Ukrainą. I no, czasami nawet pojawia się takie stwierdzenie, że głównym sukcesem tego szczytu Unia-Ukraina było to, że on w ogóle się odbył. Nie chciałbym być aż tak bardzo radykalny, ale rzeczywiście tam nie ma w zasadzie żadnych rezultatów. To jest szczyt, w którym podczas którego padło wiele obietnic, no, ale rezultaty są mizerne. To mówimy o jakimś dodatkowym wsparciu na rzecz walki z korupcją, reformy administracji i tak dalej, ale esencji, czyli tego, jak będą wyglądały przyszłe stosunki między Unią a Ukrainą, nie wiemy tego na chwilę obecną. Zostawmy w takim razie, przynajmniej na moment, relacje Unia Europejska-Ukraina. Przyjrzyjmy się samej Ukrainie i spróbujmy podsumować ostatnie 3 lata. Majdan wywołał pewne nadzieje Ukraińców, a potem bywało różnie. Chyba z każdą rewolucją tak bywa, że najpierw są wielkie nadzieje, a później pewien zawód. Te nadzieje w przypadku Euromajdanu były bardzo duże, no bo nie była to pierwsza rewolucja, tak? To całe niezadowolenie Ukraińców, ono się kumulowało przez wiele lat. To, co chyba udało się najbardziej, wydaje mi się, że tutaj chodzi o kwestie gospodarcze i nie tylko stricte taka makrofinansowa sytuacja. Ja bym włączył do tego również sytuację w sektorze gazowym, czyli doprowadzenie do tego, że od roku Ukraina już nie sprowadza gazu z Rosji, że te ceny zostały urealnione i ten ogromny deficyt, te wielkie długi, które narastały na ukraińskich rachunkach, zostały jakby w pewien sposób zmniejszone. Tam doszło do ogromnych cięć budżetowych. Obecny budżet, który jest w zasadzie uzgadniany z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, no, wygląda już naprawdę przyzwoicie. To nie mówimy o takim rozdawnictwie na prawo i lewo, jak miało to miejsce za czasów Janukowycza, który przygotowywał się do swojej reelekcji. Tak więc to jest chyba jedna sytuacja na takim poziomie makro dobra. Druga sprawa to jest przebudzenie, czy też narodziny nowego narodu, bo tam oczywiście różnie się określa, ale aktywność społeczeństwa obywatelskiego, która kontroluje działania władz, to jest ogromna szansa dla Ukrainy. Tutaj pokazują to przypadki walki z korupcją, czy też jakichś niepopularnych decyzji, które chciałby podejmować prezydent i władze, które następnie pod naciskiem właśnie społeczeństwa i instytucji międzynarodowych te decyzje są cofane, czy też zupełnie o nich się zapomina. Jest kilka takich wysp, jeżeli chodzi o reformy, bo to jest w zasadzie taki obraz sytuacji na Ukrainie, że mamy kilka rozpoczętych, ważnych reform, ale one będą jeszcze trwać, one nie są dokończone i nie chyba są spektakularne w sensie takim, że nie można z dnia na dzień pokazać ich efektu. Zdecydowanie. No, to, co mogłoby być takim efektem, no to jest właśnie ta integracja europejska, tylko że ona została wstrzymana. Tutaj już nie tylko chodzi o to, że pod znakiem zapytania znalazła się jakaś taka wiarygodność Unii Europejskiej, że no, kto tutaj dotrzymuje zobowiązań. Jeżeli my wypełniliśmy to, co Unia od nas wymagała, no to tak oczekujemy zniesienia tych wiz, ale pod znakiem zapytania jest też troszkę tak notowania prezydenta Poroszenki, bo to on postawił w zasadzie na kartę integracji europejskiej, jeżeli nie będzie tego ruchu bezwizowego. No, prezydent już obiecał tyle dat, no, on przesuwa co miesiąc czy co 2 miesiące, kiedy okazuje się, że to nie może być aż tak szybko zrealizowane, jakby się chciało, to pod znakiem zapytania pojawi się jego przyszłość i może siły populistyczne i na Ukrainie dojdą do władzy. Spójrzmy jeszcze na reformy na Ukrainie, bo pewne zmiany zostały wdrożone, chociażby reforma policji, chociażby reforma administracyjna. Czy jakieś efekty już zdążyły przynieść? Bardzo widocznym tak naprawdę efektem jest nowa policja patrolowa, czyli rozwiązanie tej starej służby drogowej, która słynęła w zasadzie tylko z wymuszania łapówek. Tak? Ona, jej ukraiński skrót to jest DAI, czyli bardzo kojarzy się tylko i wyłącznie z jednym, z łapówkami. Więc rozwiązanie tej służby, powołanie nowej policji patrolowej to jest wielki sukces na Ukrainie. Ten sukces mierzony jest zaufaniem społeczeństwa do tych nowych oddziałów, dlatego że służby mundurowe no, były w zasadzie znienawidzone przez Ukraińców. Tak? Już nie mówię o tym, że strzelano na Majdanie do protestujących, o wojskach wewnętrznych, no ale również o takich innych oddziałach, które utrudniały normalnym Ukraińcom funkcjonowanie, po prostu codzienne życie. Tak? Więc to jest zmiana efektowna czy efektywna przy okazji? Ja myślę, że i taka, i taka. Czyli pójdźmy dalej, jeśli chodzi o reformę policji, to można zapisać po stronie plusów, reforma administracyjna. Reforma administracyjna trwa, są pewne zakusy na to, żeby ją że tak powiem na złą stronę wrócić, czyli jednak to, co miałoby być jej pozytywem, przekształcić w negatyw, żeby
pewne kompetencje, które miałoby mieć na przykład społeczeństwo obywatelskie. Tutaj mówię o mianowaniu na przykład pewnych głów rad obwodowych, czy też po prostu o stanowiska w samorządach. Są pewne zakusy władzy na to, żeby jednak nadal pozostawić to wszystko w gestii prezydenta, w gestii centrum. Jest, a w zasadzie będzie nowy program właśnie ze strony Unii Europejskiej. To jest jeden z tych drobnych rezultatów szczytu Unia-Ukraina. Ponad 100 milionów euro ze strony Unii Europejskiej na reformę administracji publicznej i to chyba będziemy mówili głównie o podniesieniu pensji tych urzędników, żeby to była jednak taka, żeby to był sposób na walkę z korupcją, bo jeżeli pensje tych urzędników no, są liczone w kilku czy też kilkudziesięciu dolarach, no, za takie pieniądze trudno jest chociażby wynająć mieszkanie w Kijowie, nie mówiąc już o tym, że no, trzeba po prostu przeżyć. Więc jak walczyć z korupcją, jeżeli każdy urzędnik jest w zasadzie zmuszony przez system do tego, żeby pod stołem brać pewne pieniądze w kopertach. Także jest szansa na to i walka z korupcją też jest takim procesem, który trwa. Są pewne pozytywne elementy, jak chociażby powołanie Narodowego Biura Antykorupcyjnego, ono prowadzi pewne działania, ale jest też bardzo dobrze widoczny sprzeciw pewnego establishmentu wysokich urzędników, polityków. Mieliśmy do czynienia na przykład z pobiciem funkcjonariuszy tego Narodowego Biura Antykorupcyjnego przez oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, dlatego tylko, że biuro wszczęło śledztwa związane z braniem łapówek właśnie przez służbę. Plus kilka innych przykładów, takich jak chociażby ucieczka jednego z deputowanych za granicę tylko dlatego, że no, gdy powstała już sprawa antykorupcyjna, to parlament nie za bardzo śpieszył się do tego, żeby uchylić mu immunitet. O sytuacji na Ukrainie, o relacjach między Ukrainą a Unią Europejską 3 lata po Majdanie na antenie Polskiego Radia 24 mówił Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Robert Bogdański, a ze mną w studiu panowie Wiesław Dębski, publicysta niezależny i pan Łukasz Zboralski z tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry. Panowie, ten tydzień mam wrażenie taki jest pełen różnych mniejszych, drobniejszych i większych konfliktów, takich różnych elementów spornych w naszym kraju. Spieraliśmy się bardzo o różne rzeczy. Zacznę na rozgrzewkę od tego, co panowie sądzicie o tej fotografii pana prezydenta Dudy z Dodą, która wręczała mu torcik, czy powinien był chodzić tam na 25-lecie bardzo popularny z kumilem gazety. No ale takiego brukowca i cała sytuacja jest brukowca. W każdym razie internauci mają niebywałe używanie na panu prezydencie, bo sytuacja była nieciekawa. Ja nie mam pretensji o to, że czy nie śmieję się z pana prezydenta, ale twierdzę, że gdyby nie poszedł, to by nie znalazł się w takiej trudnej sytuacji. Są pewne miejsca, które prezydentowi nie wypada chodzić. A może jednak nie wypada prezydenta stawiać w takich sytuacjach? Ja myślę, że z innego powodu nawet. Myślę, że to nie jest nawet wina prezydenta. Bardziej myślę, że to jest wina jego służb prasowych i PR-owskich i tu przytęgnął mojego kolegi z byłej Rzeczpospolitej. Nikt tego nie bierze tak bardzo osobiście, ale po pierwsze wydaje mi się, że tu się akurat zgodzę. Nie wiem, czy gazeta, która jest popularna, ale jest po prostu produktem i jako produkt taka jest i okej, nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast gazeta, która na gładce daje małe madzi na koniu i żeby prezydent szedł na galę 25-letniki, to jest niekonieczne. Te służby prasowe mogły załatwić tam list, odczytać o prezydenta. Owszem, to jest gazeta, która jest długo na rynku i gratuluję, ale już nawet kiedy poszedł, to też należało zadbać o to, żeby wiedzieć, jaki będzie występ, jak będzie ubrana piosenkarka, czy będzie tam próbowała porozmawiać z prezydentem i jak się wtedy zachować, żeby nie dać się złapać na taki kadr. No, no najlepiej nie chodzi pan prezydent, zresztą ma nie najszczęśliwszy ten tydzień był do pana prezydenta, bo też uważam, że udział pana prezydenta w inscenizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie był najszczęśliwszy. No dlatego, że jesteśmy w świeckim państwie, to jest głowa nas wszystkich obywateli. I co z tym złego, że ta głowa uczestniczy w obrzędzie? Wiem, że
Na przykład ja czuję się wykluczony. Ale tak jak byłem kiedyś na... Panie Wiesław, ja tylko jedna rzecz, bo wszyscy mówią o intronizacji, a to jest nieścisłe. Tak, ale wszyscy mówią o intronizacji. Ja wiem, no, ale jednak my musimy zejść do konkretu i to nie była żadna intronizacja. Wszyscy wiemy świetnie, że to zostało zrobione dlatego, że istnieją bardzo silne ruchy intronizacyjne, które chciałyby, żeby władze państwowe dokonały takiego aktu, konkretnie Sejm, żeby dokonał. Ale tutaj była to uroczystość stricte religijna. To ten ruch od 8 mniej więcej lat, tak od 2006 roku, walczył o to, co się tam odbyło w Łagiewnikach. No właśnie, walczył nie o to. Ale dokładnie. Jeśli pan pozwoli skończyć to, bo ja nie o tym chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć, że episkopat wtedy, 8 lat temu, wyraźnie mówił, że nie należy tego tematu podejmować, że nie należy o to, to narzucać, bo to są jakby różne porządki rzeczy. Nadal episkopat zapanował nad tym, że to nie była intronizacja na króla Polski. Tak, ale już teraz... Tylko indywidualne przejęcie przez tak, ludzi. Teraz już zabiegał o to, żeby to się odbyło, żeby był pan prezydent i tak dalej. Gdyby pan prezydent nie poszedł, to naprawdę by temu nie zaszkodziło. Ale po co? Dlaczego? Ja panu powiem, bo to jest dla mnie sprowadzenie takiej rzeczy do absurdu, jak zarzucanie na przykład prezydentowi, można równie dobrze mu zarzucić, bo skoro jest chrześcijanin, poszedł na taką uroczystość, to można mu również zarzucić, że przyszedł tam z żoną. Jak się poczuli ludzie samotni? Nie było żony. Akurat żony. Nie było żony. Ale jak się pokazuje się, no to się pokazało na gali 25 lekcji prezesa z żoną. To dlaczego z żoną? No jak teraz się poczuli samotni? Panowie, nie sprowadzajmy rzeczy do absurdu. Ale to jest absurd. Ja rozumiem, że to jest Jeszcze mamy. Nie jest to absurdalny zarzut, ponieważ mówię, mamy świeckie państwo i my wszyscy wybieramy prezydenta. Tam jest, w tych, bo teraz codziennie się odbywają kolejne związane z tym uroczystości. Czy pańskim zdaniem w takim razie prezydent w mszach świętych w ogóle nie powinien uczestniczyć? Zaraz to odpowiem. Wtedy poczuliśmy się urażeni chrześcijanami. Na zakończenie będzie mowa o tym, że król jest wyrazicielem całego narodu. Całego. Czyli także mnie. Mnie to nie dotyczy z oczywistych względów. Czy powinien uczestniczyć? Pan to nie wie. Panowie. W co? Ale w co? Ja nie wierzę. Oczywiście. No to, jak to pana dotyczy? Ale ja nie należę do narodu polskiego. Jeśli cały naród, oczywiście, że mówiąc, proszę szanować moje poglądy. Ale jeszcze odpowiadam na pytanie, czy prezydent powinien uczestniczyć. Nie we wszystkich mszach powinien uczestniczyć, bo po to zbudowano kaplicę w Pałacu Prezydenckim. Ja byłem widziany w tę kaplicę. Tam powinien się modlić pan prezydent. Dobrze, panowie, w takim razie porozmawiamy w tej chwili o takiej uroczystości, której prezydent, niezależnie od naszych poglądów, uczestniczył i powinien uczestniczyć, a chodzi o pierwszy zjazd adwokatury. Czy w zawieraniu umów z rzemieślnikiem? Pan prezydent wygłosił dość długie, bardzo ciepłe przemówienie. W zakładzie pracy, wyraźnie wyglądało na to, że stara się nawiązać z środowiskiem prawniczym dobre relacje i między innymi powiedział rzecz następującą. Jeżeli jako środowisko wypowiadacie się państwo, czy będziecie się wypowiadali w przyszłości o sprawach czysto politycznych, czy ze styku prawa i polityki, prosiłbym o jak największe zachowanie obiektywizmu w sferze faktów, żeby je przedstawić takimi, jakimi należy byli oraz w takiej kolejności, w jakiej wystąpiły. W sferze także ich oceny i znaczenia dla sprawy prosiłbym o obiektywizm. Dużym niuansem ze strony pana prezydenta prośba nie będziesz miał jakiegoś narzucania czegokolwiek, to jest do jego wyciągnięcie ręki do środowiska prawniczego. A moja zdaniem odpowiedź? Raczej można by to odczytać jako próbę zapanowania nad głosami politycznymi w tej stronie, a one się pojawiają zresztą zaraz na tej samej uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego wyraził się jasno politycznie na temat przygotowanych ustawy przemawiał. Nie przemawiał. Co jest dobre, co złe? Mamy w niej zbyt tolerancja, która burzy dekalogu, w trakcie inauguracji jest pełen życia i wolności człowieka. Jakby przywołując znany u nas kiedyś ciało Trybunału, że to jest liberum veto, cudowne hasło, które pogrążyło nas być może ten apel prezydenta jest na bardzo długo niewolę. Do tego dochodzi. Prawda was wyzwoli. Widać, ale to jest oczywista mówi Zbawiciel Świata. W Polsce
Różnimy się w sprawie oceny faktów. I prawda o człowieku. Różnimy się w sprawie tego, co jest faktem. Prawda o tym, że jego dobrem jest bywalne jest życie. Tak, niedobrze, oczywiście, ale właśnie że normalne. Jego środowiskiem jest bywalne. I to jest politycznie rodzina. Niestety oceniane, bo ja bym wolał, żeby to było prawda. I że ojczyzna jest rodziną ludzi. Oceniane, to mogą być różne. I że rodzina rodzin ma być gospodarna. Być ponad tym sprawiedliwa i suwerenna. Próbować łączyć te. No ale prezydent właśnie nie krzyczał na nic, to na pewno. Natomiast można to oceniać w ten sposób, że dotychczas nie byliście obiektywni, bo jeśli apelujemy o obiektywność, nie byliście obiektywni. I oni na to mogą odpowiedzieć oczywiście. My mówiliśmy to, co wynika z prawa i z konstytucji i w przerwie takie były też wypowiedzi. Także tylko tyle. I to jest sprawa stoczni. Jako prawnik prezes Szepliński, który mówi, że są problemy wielkiego przemysłu. To jest opinia prawna. Słyszałem, nie, nie, no tak, tak. I to jest podstawowa sprawa uwłaszczenia każdego Polaka. Mówi o najnowszej ustawie. A zwłaszcza każdego skrzywdzonego. Która jeszcze nie została przesłuchana. A Polska Ziemia, czyż nie wolno ci Radio Maria? Pisze, mówi o nim, o tej ustawie w ten sposób, że projekt ten jest zasmucający, zawiera przepisy jawnie korupcyjne przez Borynę. Myślę, że tak naprawdę jest to projekt napisany pewnie na zamówienie parlamentu innego państwa, a nie Sejmu Rzeczpospolitej. Wstyd, że taki tak wytrwale bronionej to cytat przez Śmaka z placówki Prusa Rzeplińskiego, który się i przez wszystkich jego braci rolników z dużym entuzjazmem tak adwokatów zgromadzonych na sali. No, taką wsią Polska stała. A teraz sympatie polityczne na gminna wyprzedaż. Nie być gospodarzem na polskiej ziemi, ale mieć w ręku dewizy. A co jutro? Wtorek będzie już podpisana przez pana prezydenta, no i później w środę wejdzie w życie. To kiedy mamy mówić? To nie tak dawno biskup na Pomorzu Zachodnim. Ale ze Trybunału powinien o tym mówić wtedy. A teraz prowadzący ośrodek rodzin na pięknej wyspie Woli. Jeśli ktoś się zaskarży. Ale musi mówić przed. Lękam się o Pomorze Zachodnie. I lękam się o wyspę Woli. Gdzie było pierwsze zachodnie pomorskie biskupstwo? Z pierwszym biskupem Wojciechem. Przedtem współpracownikiem Przyłuskiego. Mnie tutaj chodzi o to, czy to takie otwarcie ze strony ponadodrzańskie pola cedyńskie, szansę doprowadzić do załatwienia tego pola, na których Mieszko pierwszy rozgromił Chodona. I gdzie są położone siekierki? Załagodzić swój spór ze środowiskiem. Sławione tak niedawno. Prawnym powinien przyjąć przysięgę od trzech od Mieszka z konstytucją wybranych do kresu II wojny światowej. Czyli pańskim zdaniem nie. Liczyła się ofiarna polska krew. A co się liczy teraz? Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? Gdzie to jest? W zasadzie nie ma mowy o tym, żebyśmy doszli do konsensusu. Oczywiście nie porozumiemy się w sprawie rozumienia konstytucji, co to jest konstytucja i co jest w niej zapisane. I źle traktowana ziemia, teraz skończyć, i źle traktowani ci, którzy ją uprawiają. Dębski, Łukasz Zboralski. Trzeba o tym mówić tutaj na Jasnej Górze, przypominając śluby Jana Kazimierza. Każdy piątek o godzinie 19:15 tak często tu przypominane. Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami. Układy społeczne się zmieniły, język też. Dziś więc już nie mówimy jak król w 1656 roku. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji. Ale samo zjawisko społeczne się powtarza. Udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy. Że po nastaniu pokoju przekazać wam najciekawsze wiadomości. Wraz z wszystkimi Stanami gdy wychodzę ze stadionu, będę używał środków, jak spędzają wolny czas. Jeśli aby lud królestwa mego zapraszamy. Jeśli od niesprawiedliwych ciężarów świat, który otacza sport, i ucisków wyzwolić życie nie tylko sportowe. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszają Marcin Nowak i Barbara Miotkowie. Dziś rolnicy. Radio 24. Lud Królestwa.
Dziś na scenie wystąpi Piotr Cyrkus. Porozmawiamy o przedstawieniu Emigranci, które jest wystawiane w Teatrze Polskim w Warszawie. Marii będzie do usłyszenia wierny na scenie kwadrans po godzinie 19. Katarzyna Opińska. Niech będzie jak ten dobry gospodarz i świetny polityk, który się nazywał Wincenty Witos. I też dla niego było obóz koncentracyjny w Polsce. Ewa Worobiec, zapraszam. I ostrzegamy. Rządu deklaruje wsparcie dla organizacji niech współczesna polska wieś ma powstać Narodowe Centrum przestanie Rozwoju szukać ocalenia. Jego prezesa jak się to przydarza. Premier. Wicepremier, na bezdrożach niewiary i wrogości wobec Kościoła. Że na całym świecie organizacje pozarządowe otrzymują wsparcie ze środków publicznych w sposób transparentny. Jedną ze zmian proponowanych w przygotowywanej ustawie jest przeniesienie funduszy inicjatyw obywatelskich z Ministerstwa Rodziny do Kancelarii Premiera. W przyszłym miesiącu mają rozpocząć się konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Sama ustawa ma być przyjęta do kwietnia przyszłego roku. Na ściskach na Ukrainie pochowano 27 polskich żołnierzy z grupy generała Kazimierza Sosnkowskiego, którzy polegli w drodze na odsiecie Lwowa. Ich szczątki odnaleziono dzięki pracy wolontariuszy Fundacji Wolność i Demokracja, miejscowej jedności oraz studentów z uczelni w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyli przedstawiciele państwowych władz polskich i ukraińskich, w tym wiceminister obrony Ukrainy generał Oleg Szewczuk, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, prezes IPN Jarosław Szarek. Byli również miejscowi Polacy, młodzież szkolna, harcerze i rekonstruktorzy. Minister Macierewicz na polskim cmentarzu w Mościskach mówił, że odnalezieni bohaterowie są symbolem walki o apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju. Przypominamy, było to w Rzymie 18 kwietnia 1996 roku, swojego życia dla tego, co a 4 czerwca ubiegłego roku dla niepodległości. Prezes IPN dr Jarosław Szarek podkreślił, że pochówek na cmentarzu w Mościskach polskich żołnierzy, choć nastąpił dopiero po latach, jest znaczący. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków, bez względu na przekonania religijne. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Wiesz, nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie. Wśród pochowanych żołnierzy Wojska Polskiego odnaleziono dwóch oficerów. Jeden z nich to Stefan Lewicki. Tożsamość drugiego jest ustalana. To już kolejny pochówek. O swoim narodzie. Na cmentarzu w Mościskach w ubiegłym roku pochowano szczątki 111 żołnierzy, którzy zginęli w bitwie pod Jaworowem. W sumie ekshumowano prawie 140 poległych. Większość z nich jest niezidentyfikowana. W ostatniej drodze polskim bohaterom towarzyszyła asysta wojskowa z Polski i Ukrainy. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku trzęsienia ziemi, które w nocy nawiedziło północno-zachodnią część Chin. Wstrząsnął siłę 6,5 stopni w skali Richtera. Epicentrum trzęsienia znajdowało się na terenach położonych przy granicy z Tadżykistanem. Chińskie media informują, że w regionie trwa szacowanie zniszczeń. Polskie Radio 24. W tej bitwie o życie. Słowem wszystko. Tak jak w bitwie o prawdę. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Radio Maria, swój wielki udział. Dziękujemy Ci za Twoją wierność w obliczu Matki Życia. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Dziś tracimy wszystkie indeksy WIG 0,5%. 0,6% indeks się średnich spółek MW40 38%. Wśród wszystkich 20 spółek wchodzących w skład indeksu wykonawczych wzrósł kurs akcji 7, spadł 13 spółek. Wartość obrotów na sesji wynosiła 816 milionów. Najwyższa odnotowana na akcjach PKO 84 miliony złotych. Najwyższy wzrost prawie 12% odnotowały akcje Sylwana Fashion Group, a największy spadek o 26% akcji grupy spółek medialnych MNI.
Najwięcej transakcji za 5000 zawartego oraz spółki PZU. I jeszcze spójrzmy na rynek walutowy. Dziś złoty zyskał do dolara. Niech to słyszą wszyscy. Kosztuje teraz 4,16 zł. To chodzi o to, by każdy polski dom mógł słuchać głosu Pana Boga z tego. Tylko polski. Ale trzeba też być słuchając Pana Jezusa. To dobry pomysł, czy dosłyszał jego słowo o tym, że kusiciel objawił się jako kłamca i zabójca od początku. Tylko dla osób, które rocznie zarabiają tę właśnie kwotę, czyli 500 zł z kawałkiem miesięcznie. Dobrze więc czynisz, Radio Maria, miały też te osoby, które rocznie zarabiają 11 tysięcy złotych, czyli miesięcznie niecały tysiąc. Każda następna osoba, myślę, że my wszyscy się abyście nie ulegli pokusie. Operacji straci. Nawet ci, zawsze modlić się trzeba i nie ustawić. To będzie samo co do tej pory. Doszło z nami przez wiek. Tak, ale to będzie, że się utrzyma, a powyżej... Uczyliśmy się modlić od czasów Mieszka i Chrobrego. Nie wiem jeszcze, jak taka powiedziano nawet, ale to będzie stopniowo aż do zera. Chyba z przesadą. Że Bogu Rodzica jest święto Wojciechowa, bo tak dawno, od tak dawna uszczony rzut piastowy czcił Matkę Boga, a ona uczyła i uczy, że Panu Bogu niech się stanie według Słowa na falach Radia Maria, tak często brzmi melodia pieśni Bogu Rodzica. Bo ustalili, że nie będą mieli, tu jest to bardzo dobrze, podwyżki ci, którzy zarabiają powyżej 1000 zł, prawda? A na falach Radia Maria roku będzie 2000 wynosić. Tak często melodia pieśni to Bogu Rodzica. Ten wzrost będzie dotyczył niewielkiej grupy do przypomnienia osób. Także zresztą premier Morawiecki, wczoraj go słuchałem, dzisiaj słuchałem. To zadośćuczynienie za straszliwy grzech. Myślę, że oni jeszcze nie mają tego kończącego się 20 wieku, który przyniósł do Polski zawsze wiernej zjawisko dotąd nieznane i straszne, wojujący ateizm. Nie masz więc Radio Maria czasu na program błahy, czy jak mówią atrakcyjny, dochodowy, reklamowy, biznesowy. Ileż wy ojcowie i wszyscy wasi współpracownicy musicie mieć sił, by nie liczyć godzin najofiarniejszej pracy. Chyba wśród was chyba wśród was bywa tak, jak było w Ewangelii, gdy Pan Jezus powiedział: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Ale gdy na upatrzonym miejscu Jezus wysiadł, ujrzał już wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. Tak się skończył wypoczynek. Choć do niego zaprosił Pan Jezus. Mogli zarabiać, urzędnicy służba Bogu i człowiekowi, reguły, jakieś ewangelizacyjna, było kilka takich twardych obietnic wyborczych w programie Kudy. Były to między innymi dla tych katalogów podatków. 500 plus zostały zrealizowane. Nie dziwcie się też, że jeżeli nadal będziecie służyć prawdzie o Bogu i o człowieku, a przecież będziecie, będą was rzucać kamieniami, może z coraz większymi, coraz celniej. Ważniejsze jest to, co mówi Jezus. Natomiast błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam rągają i prześladują was.
I gdzie z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe? Na proszę zobaczyć, jak się stymuluje. Cieszcie się i radujcie. Albowiem wasza nagroda wielka z niej. Dlaczego nasi przedsiębiorcy uciekają? Tak, bowiem prześladowali proroków. Czy oni są głupcami, że dają takie momenty, że tam więcej przedsiębiorców z zagranicy do nich przybierze? Cieszcie się i radujcie. W imię Boga i Jego Matki podjęliście dzieło niezwykłe. Po wyborach jeden co by było, podniesienia kwoty wolnej od podatku. Gdyby bo to w jest Polsce najmniej skomplikowane, najwięcej i wśród Polonii świata by było i byłoby Radia Maryja nie było. Albo gdyby któregoś dnia Radio Maryja zamilkł. Osobiście nie mam takiej trudnej sytuacji. Był w Polsce człowiek, te pieniądze, które który na długo przed wami, są ci najubożsi, staramy się ich wspierać, ojcze Tadeusz i ojcowie z Radia Maryja, tej klasie średniej, zrozumiał, czy są, istnieje, krótko mówiąc, istnieje, jak dziś mówimy, zgoda jest w tym studiu, media, się istnieje niebezpieczeństwo, że nie będzie wydawał mały dziennik, bo nasza przedsiębiorczość, nasz dziennik nie jest grewnym tamtego małego dziennika. Następny temat kontrowersyjny, obniżenie emerytur dawnych służb specjalnych. A marzył o wielkich mediach w służbie Maryi. Zależy w jakim kształcie. Mój stary, ten program się rozbije o szczegóły. Niepokalana. Chociaż ja z kolei mam troszkę... Tak jak wy mówicie, stary, Maryja zawsze dziewica. Dlaczego my tutaj wykonywaliśmy już wcześniej wiele ruchów, rozliczania, bez wahania oddał życie za brata. Czego? Którzy też przecież prowadzili przesłuchania. Czy nie było mu wtedy żal podsłuchy i tak dalej, wszystkich śmiałych pomysłów? Może mu niepokalana wytłumaczyła. Chciałeś, Maksymilianie, męczeńską koronę, ale też to ją masz. Pewną pretensję reszty społeczeństwa. Wiedz, zachowywało się fair, uczciwie, ciężko pracowało. Że być świadkiem, to znaczy być męczeńcem. Że się, tak jak ksiądz, któremu... A może mu też powiedziała potem, specjalną rentę, gdy po dziwnych latach powojennych organa przyjdzie na to czas, bez środków do życia, znajdę innych. A jednocześnie ludzie, którzy wtedy to wszystko robili, naprawdę mają wysokie wyposażenie. No, czyli co, lepiej pójdą niż wcale tam się zdaniem, ale znowu... Sami, bo wiemy, że ten projekt też Radio Maryja, dotykać, bądź z naszym Marijnym Świętym, miłośnikiem mediów, tuż przed przełomem, a on niech będzie z tobą. Tak jak się mówi, że straży graniczne, potrzeby to są ogromne. To jest dobry pomysł. Nie, niech Maksymilianowy Niepokalanów prawie, zachowa swoje dobrze nabyte prawa. Niech teraz już wśród szalonego roku, inny popór, szaleńczego rozwoju mediów wtedy nabywa także naprawdę swoich praw znacząco kopernikański tor emerytury funkcjonariuszy OSB i pracowników OSB, bo nawet słyszyło to wtedy sprzątacze, sekretarek. Twórzcie znakomitą polską tradycję. Teraz może nie spotykano się. Tam uwzględniono, że była weryfikacja. Niech tak będzie pod opieką Matki Niepokalanej, w Maryi Zawsze Dziewicy. Wywiadzie niech serc szukających Boga będzie jedno. Po 89 roku mówił do ciebie, Radio Maryja, Ojciec Święty. Teraz nie jest, teraz ich traktujemy dalej. Tylko jedność działania ubogaca tu w dodatku, i przynosi owoce. Wystarczy, że ktoś, a postawione zadanie wówczas rok właściwie urzeczywistnianie. Dorobek emerytalny urzeczywistniane. To także 18 kwietnia 96. Niech się stanie taki cud wśród nas Polaków. Obywatelami. Tak łatwo skłócony. Przestępcami czy zdrajcami. Skoro jesteśmy tacy świetni we władaniu szablu, bądźmy też raz lepsi w skupieniu i rozważaniu, którego ty nas uczysz, lepszy ode mnie, ponieważ może przejść na emeryturę. Prośmy pokornie była taka.
Polaków. Zarządów Tuska, darujcie, że przejdziemy do rozważania przez chwilę tematów jeszcze trudniejszych. Chcę powiedzieć choćby słowo. Już byli wtedy nawet poniżej. Mówi Pan Jezus, bo uzasadnienie gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, Pani Premier, że doprowadzi Was do całej prawdy. I że trzeba to uwzględnić. To o to chodzi. Skoro powiedział być w prawdzie, minister Błaszczak, w pogorze, że będzie tego 500 milionów rocznie, to nie przyjrzyjmy się tego niektórym oskarżeniom. Tylko przeznaczmy na pomocy ofiar. Tak, mówią o Was niekiedy. To pójdzie na 500. Oni politykują. Czyli rozumiem, że tu jest jeżeli znowu, polityka jest troską o dobro wspólne ojczyzny, że nie wystarczy to kto mógłby Wam prawa do tej troski odmówić? Nie wystarczy odebrać, dobrze byłoby jeszcze dać tym, którzy rzeczywiście cierpią. To jest chyba problem też szerszy, w ogóle który naprawia to nie tylko patriotyzm, to nie ślepy, nienawistny nacjonalizm. Doświadczyliśmy go na sobie czasu ostatniej wojny. Uczył nas przed wielu lat we włocławskim seminarium duchowym, późniejszy prymas tysiąclecia. Nie bądźcie jako kapłani nadwornymi kapelami żadnej partii politycznej, bo wy macie służyć wszędzie tam, gdzie trzeba. Ale jakże bardzo kochał ojczyznę. Mariusz Kamiński powiedział, jak że sędzia Muszyński nie jest obecny. Ten szczyt jasnogórski w żaden, to powiedział. Jest tak, świadkiem głoszonego tu często słowa przeszłości, o miłości ojczyzny. Powstaje pytanie. Bo to jest Boże przykazanie. Rzeczywiście powinniśmy dyskutować o ludziach, którzy służyli już Polsce niepodległemu. Tu już nie ma mowy o tym, że ktoś służył za te każde dziecko ma czcić ojca i matkę. 10 lat. Jest już a dzieci narodu swoją ojczyznę, rzeczywiście swoją własną ojcowiznę. Później czy obecnie ten służy służbą specjalną naszego kraju. Czy jest świadkiem na takiego nauczania. Nie zasługuje na nagane. Tak jest, jak świadectwem nauczania miłości ojczyzny sami pozostaną na zawsze kazania sejmowe księdza Piotra Skargi. Świadectwem pozostanie także niesłychana wraz z całym narodem martyrologia duchowieństwa polskiego czasu ostatniej wojny na wschodzie i na zachodzie. Czy kancelaria premiera, kancelaria prezydenta, rządu nie ludzie, którzy byli w wywiadzie, chyba nie byli. Tak, bywaliśmy aresztowani. Ja mówię, że nie pytano nas. Tak, sytuacja jest o tyle niezależna, wiadomo, że polski ksiądz nie powinno zakazywać. Jest Grego i godnym kapłanem Chrystusowym. Jest niebezpieczny. Ale też w tej sprawie trzeba go zwalczać. Uwagę na aspekt, że zmienił jakiś. To była wolnego państwa. To słowo agent. Najszerzej na możliwe całego świata ma serce otwarte papież. Dekonspirowany to. A przecież głosi wszędzie wobec wszystkich. Nie wiem, czym się zajmował. Że jest synem. To jest zawsze złe. Swoje tym bardziej jest to kuriozalne, że robią Polski. Pan media takie jak Gazeta Wyborcza. Za wszystkiego słowa. Bronił po prostu. Może niech wystarczy to, co powiedział na wstępie. Swojej pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski. Już wolno. I to jest tak samo jak z wytykaniem trochę... Ucałowałem siebie Polski. A cóż, media liberalne widzą na gości i w Paradach Równości. Jest badany wyrokiem swojej opatrzności na stoisce Piotrową. Panowie, błagam, ale sam mówię, bardzo proszę, ja zacząłem od tego tematu na rozgrzewkę. Miałem nadzieję, że to nas jest pozdrawiam Was w imię Chrystusa. Tak jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj. Pamiętacie 10 lat temu, kiedy minister ówczesny tej mojej ziemi ojczystej, w której stale tkwię głęboko wrośnięty korzeniami mojego życia, mojego serca, mojego powołania, który był właśnie w takiej sytuacji, w Polsce. Już
w tym kraju, w którym, jak napisał Norwid, kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Było wielkie oburzenie. Jak można dekonspirować ludzi? A teraz, Polsce, te same środowiska, która należy do Europy i do ludzkości współczesnej poprzez cały tysiącletni złom swoich dziejów. Która przez cały ciąg tych dziejów związała się z Kościołem Chrystusowym i ze stolicą rzymską, szczególnym węzłem duchowej jedności. Brawa wdzięczności dla papieża Polaka!